Witajcie, kochani. Nie wiem, jak mnie słychać, jak mnie widać, bo ja to tutaj na tym Facebooku to tak średnio umiem się tym obsługiwać. Także widzę się w takim malutkim okienku. Mam nadzieję, że chyba sobie na nim tutaj zostanę, żeby widzieć Wasze komentarze. O, już widzę, że niektórzy są. Dzień dobry. Słuchajcie, poczekamy sobie chwilkę. Ja miałam problemy techniczne, dlatego jestem troszkę spóźniona. Bo się okazało, nie mogłam w ogóle zacząć transmisji na żywo. Okazało się, że muszę dodać opis, więc dodałam Wam szybko zaprawę w opisie i się udało. Także, dobra, widać i słychać. Super. Dobra, kochani, chciałabym zacząć od tego, że słuchajcie, ja Was bardzo przepraszam, że mnie tak długo nie było, ale ja po prostu po premierze trzeciej części Gwiezdnych Dzieci byłam tak wyzuta z sił, że potrzebowałam odpoczynku, musiałam naładować baterię. W dodatku synek mój, no, pierwszy rok poszedł do przedszkola, więc parę dni w przedszkolu, 2 tygodnie w domu z przeziębieniem. No nie ma za bardzo jak robić jakichkolwiek filmów, kiedy się słyszy co 5 minut: mamo, bo lecą śpiki, tak? I trzeba biec z chusteczką do dziecka. Także, no ale już tutaj dzisiaj, mówię, już takie było oparcie też, jakby już czuję, że powinniśmy coś więcej robić. Zabrałam się ostro do pracy i za organizację warsztatów. Dzisiaj siedziałam i próbowałam nie pomylić się w listach, bo już tych warsztatów nam się tyle narobiło, że to też ogarnąć wszystko, to już dzisiaj od rana głowa mnie po prostu boli. Energie też schodzą niesamowite, o czym zaraz będziemy mówić. Ja myślę, że nie muszę Wam tego mówić, bo na pewno to czujecie. No i jest szaleńsko. Szaleństwo. Dobra, o, jak szybciutko 600 osób już mamy. Super, bardzo się cieszę. Kochani, mam Wam dzisiaj do powiedzenia kilka dosyć ważnych rzeczy, które jakby, o których dowiedziałam się sama niedawno. Gdzieś tam mi się popotwierdzało to, co się będzie w najbliższym czasie działo. Opowiem Wam także o jednej wizji, którą miałam ostatnio i która była związana z moją podróżą na wyspę, Boże, nie na wyspę, tylko na planetę smoków, na Kalikenę. I ja dopiero 2 tygodnie temu zrozumiałam, o co w tej wizji chodziło. Także o tym sobie też dzisiaj opowiemy. No więc co, kochani, zaczynamy, tak? Ja u Zigiego też niebawem będę, więc będę pewnie mówiła o podobnych rzeczach, o których będę mówiła Wam dzisiaj. Bo to jest ten taki update energetyczny, którego już od paru tygodni nie było. No więc, kochani, tak, zaczniemy sobie od tego, że wszystko idzie zgodnie z planem. Czyli jest dokładnie tak, jak ma być. Nie idziemy do tyłu, nie idziemy szybciej do przodu. Wszystko jest dokładnie tak, jak być powinno, zgodnie z odgórnym planem Stwórcy. Wygląda to w ten sposób, że ten rok 2022, on będzie, kochani, taki bardzo, bardzo mocno energetyczny. I my to wszyscy odczujemy na pewno na sobie. Jutro, bo 21 stycznia, zejdzie 6. fala światła. Będą to kody światła, które ponownie będą bombardować nasze ciało, prowadzić do oczyszczania struktur organizmu, aby tego światła mogło się zmieścić więcej. Kochani, ja tutaj będę mówiła momentami szyframi, wiadomo, gdzie jesteśmy, na Facebooku. Zastanówcie się, dlaczego te fale tutaj popularnej choroby, którą mamy, dziwnym trafem, one się nachodzą terminami z falami światła, które schodzą z przestrzeni. Pamiętacie, napisałam Wam w pierwszej części książki, że w ubiegłym stuleciu pod koniec mieliśmy na całym świecie epidemię grypy, tak? I nie była to grypa, tylko była to epidemia światła. Czyli co się działo?
Ciała ludzkie musiały się odgęścić, musiały się oczyścić, aby przyjąć światło. I to się, kochani, teraz właśnie dzieje. Z każdą kolejną falą światła, która schodzi, schodzą kody. I one wywołują u nas oczyszczanie się organizmu. Organizm nie jest w stanie oczyścić się w inny sposób, jak poprzez chorobę. Dlatego, że on musi wyrzucić czy z płuc, czy z zatok, czy z całego organizmu poprzez pot, wszystkie jakby toksyny, które w tym organizmie się znajdują. Czekajcie, bo kochani, ja Was bardzo proszę, żebyśmy zostawili sobie pytania na koniec, dobrze? Dlatego, że jak ja teraz będę patrzyła na komentarze, to ja się będę cały czas wybijała z rytmu. I ja potem zapomnę po prostu o połowie rzeczy, które chciałam Wam powiedzieć, ok? Więc pytania zostawiamy na koniec. No więc, kochani, szykujemy się na tą falę światła. Teraz mieliśmy w ostatnich dniach, przez weekend ostatni, mieliśmy rozbłyski na słońcu. Te rozbłyski także dają nam silnie popalić, jeżeli chodzi o naszą energetykę i o jakby intensywność wpływu tych rozbłysków na to, co się dzieje w naszej energii, w naszym ciele fizycznym. Więc tutaj też są skoki nastrojów, różne rzeczy się dzieją. Nie ukrywam, że ostatnimi czasy jest też bardzo mocna presja ciemnej strony na blokowanie czakr różnymi sposobami tutaj stricte technologicznymi, naziemnymi. I to także działa i to także wywoływało wielu z Was jakieś takie napięcia, szczególnie one były dotkliwe tutaj koło czakry serca oraz na splocie słonecznym, bo głównie te dwie czakry były atakowane. Kochani, od jakiegoś czasu zaczęła się oczyszczać przestrzeń astralna, czyli jakby coraz więcej światła. Ziemia jest coraz wyżej w tej przestrzeni, ona się cały czas unosi i jest coraz więcej światła w tej przestrzeni, co wpływa na to, że te istotki, które sobie tam bytowały i które pasożytowywały na naszych energiach, one się powoli stamtąd wynoszą. Więc tutaj też będzie coraz fajniejsza sytuacja, coraz lepiej będzie zadbać o tą swoją energetykę, bo oni w pewnym momencie po prostu nie będą już mieli pola do manewru, żeby w jakikolwiek sposób się pod naszą energię podpinać. Więc tutaj także będzie wiele zmian. Kochani, na pewno nie uszło uwadze niektórym z Was, że na arenie pojawił się znowu prezydent Trump. On nie bez powodu przez te parę miesięcy siedział sobie cichutko. On sobie robił, co miał sobie robić w backgroundzie jakby. Teraz powoli wyszedł i coraz więcej rzeczy on także będzie ujawniał, natomiast nie będzie to takie już, będzie to się działo powoli po kolei. Tak naprawdę najważniejsze dla nas w tym czasie jest zadbanie o własne światło, pokochanie siebie, kochani, zadbanie o siebie, dlatego że ja o tym mówiłam u Michaela ostatnio, że to jest taki czas, kiedy my musimy być silnym światłem, żeby być takimi latarniami dla innych. My nie musimy na siłę ich budzić, dlatego że oni się obudzą sami. Możemy próbować mówić, pokazywać, przekazywać informacje, natomiast nie forsujmy niczego. Każda dusza ma jakiś tam punkt, taką iskrę przebudzenia, na którą się umówiła i ona w odpowiednim momencie sobie ją wyłapie. Z bardzo dobrych wiadomości jest taka, kochani, że w tym roku, 2022, obudzi się 40% populacji ludzkiej na całej Ziemi. Czyli tak naprawdę bardzo dużo osób. Bardzo dużo. I finalnie te osoby, które się nie obudzą, to są te, które nie wybrały przejścia do tego wymiaru świadomości. I tutaj kolejna ważna informacja. W 2016 roku każda z dusz podjęła decyzję, czy zostaje tutaj w trzeciej gęstości, czy idzie do piątego wymiaru. Więc tak naprawdę już w tamtym momencie ona wybrała sobie swoją ścieżkę. To, co się teraz, kochani, dzieje, to, co widzimy dookoła nas, jest tak naprawdę taką furtką, która została ofiarowana przez Stwórcę dla tych,
dusz, które postanowiły nie zostać na ziemi podczas procesu wzniesienia. Tak więc nic tutaj się nie dzieje bez przyczyny i wszyscy idą sobie zgodnie z własnym planem duszy. Furtka ta zrobiona była po to, kochani, aby każdy z nas miał wybór. Bo gdyby Stwórca chciał dokonać tej selekcji i zezwoliłby na dokonanie tej selekcji zgodnie z dobraną przez duszę drogą, w sposób, nie wiem, trzecia wojna światowa, albo jakieś kataklizmy bardzo, bardzo mocno globalne, wtedy wiele istot, które wybrały wzniesienie, mogłyby na tym ucierpieć. No bo, że tak powiem, kochani, no nie ukrywajmy, no jak leci bomba, to ona nie wybiera, o ten się wznosi, to tego ominę, tak? Ona po prostu leci. Więc na takie coś nie było zezwolenia. Zostało zezwolenie zrobione na to, co się dzieje ogólnie teraz dookoła. Myślę, że nie muszę tego w żaden sposób nazywać. Wiecie dokładnie, o co mi chodzi. I to jest właśnie ta furtka, kochani. Dla tych, którzy po prostu nie są jeszcze gotowi jako dusze, aby przejść do piątego wymiaru świadomości. Więc kochani, teraz w tym roku utrzymujemy bardzo mocno światło. Nie blokujemy tych energii, które idą z góry. Spróbujcie, bo będzie bardzo wiele symptomów wzniesienia się naszego ciała do piątego wymiaru, kochani. To mogą być jakieś tam palpitacje na serduchu odczuwane, to mogą być napływy gorąca, to mogą być bóle w różnych częściach ciała, to mogą być bóle głowy, to może być oczywiście grypa, to może być przeziębienie, to może być zapalenie zatok, mogą się naprawdę różne rzeczy dziać. Więc my to musimy wszystko tak naprawdę przyjąć na klatę. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek objawy, które zaczną Was niepokoić, starajcie się nie wchodzić w nie zbyt mocno, aby nie eskalować ich w ciele. Dlatego, że Wasz umysł, w momencie, kiedy Wy próbujecie coś blokować, on potęguje odczuwanie fizyczności, tak? Bo Wy myślicie o tym, nadajecie temu myśl, więc to się intensyfikuje. Starajcie się po prostu wychilloutować, ok, dobra, proces wzniesienia, schodzą energię, przyjmujemy energię, żeby to ciało się mogło zregenerować pod strukturę, która będzie w stanie to światło przyjąć na tyle, aby być w stanie przeprowadzić proces transformacji do ciała krzemowego. I tutaj teraz jest, kochani, mikrofon bliżej, cicho jest? Naprawdę? Już chyba bliżej nie mogę, bo tu już kabel mi będzie zasłaniał. Kochani, kolejna sprawa jest teraz taka, że jutro wraz z szóstą falą światła, która będzie schodziła, zacznie się proces krystalizacji ciała u tych osób, które są przebudzone już, tak powiedzmy, od roku 2014-2016 i które są na dzień dzisiejszy przebudzone w pełni. Czyli są w pełni świadome tego, co się dzieje, swojej wielowymiarowości, swojej duszy, mają pootwierane wszystkie czakry, jakby są w pełnej jedności ze swoją jaźnią. I te osoby, kochani, przejdą ten proces w tym roku. I zakończy się on pod koniec tego roku wraz z siódmą falą światła, która właśnie pod koniec roku będzie schodziła. Tak więc tutaj te osoby, które przejdą ten proces w tym roku, one w roku 2023 będą pomagały kolejnym falom jakby osób, które będą przechodziły przez proces krystalizacji ciała, będą pomagały na zasadzie informowania, jak to przebiegało, jak sobie można pomóc, jak szybko przebiega ten proces. Także oni będą takimi naszymi, jakby oni będą takimi prekursorami, oni pójdą pierwsi, jakby wypróbują na sobie, sami na sobie doświadczą tego, co się będzie działo, aby potem te informacje móc przekazać nam. Kiedy u nich ten proces się zakończy i będą oni w stanie widzieć wielowymiarowo, to z nimi jako pierwszymi dojdzie do kontaktu istot pozaziemskich. I to z nimi te istoty pozaziemskie będą się kontaktowały najpierw.
Tam będzie dochodziło do przekazywania różnych informacji technologicznych i nie tylko. Jeżeli chodzi, kochani, o technologię, to ja Wam powiem taką jedną rzecz, którą się też dowiedziałam ostatnio. Znaczy, miałam to gdzieś tam z tyłu głowy, że to raczej tak będzie, jakby wiedziałam też, że łóżka medyczne istnieją na Ziemi. Ale dostałam informację, że nie ma czegoś takiego, że dana cywilizacja dostanie wysoko rozwiniętą technologię od istot pozaziemskich tak po prostu. My musimy rozumieć, co my dostajemy. My musimy rozumieć tę technologię, musimy rozumieć, jak się obsługuje, jak ona działa, i dlatego musimy skonstruować ją sami. W roku 2020, 2014-2016 wiele ścisłych umysłów, a równocześnie istot z bardzo wysokich wymiarów, dostało informacje od swojej duszy, jak taką technologię stworzyć. I te rzeczy, kochani, w tym czasie zostały już zbudowane. I one tutaj już są. Więc mamy swoje. Czekamy tak naprawdę tylko teraz na to, aby ta technologia weszła w życie, tak? Została upubliczniona, odtajniona. Więc tutaj ja myślę, że to wszystko zacznie rozgrywać się już pod koniec 2022-2023, to już będziemy tak wiedzieli już naprawdę dużo. I teraz jaka jest jeszcze, kochani, nasza rola tutaj, czyli nasza rola, kochani, będzie taka, że wyobraźcie sobie teraz 40% populacji ludzkiej, która budzi się w 2022 roku i oni są na samym początku swojej drogi. Oni nie wiedzą, co się dzieje. I tutaj, kochani, wkraczacie wy, czyli te osoby, które już są obudzone, które mogą powiedzieć: słuchaj, jest okej, ja już troszkę więcej wiem, bo ja się obudziłam wcześniej, ja ci mogę wiele rzeczy powiedzieć, wytłumaczyć, możesz zadawać pytanie, ja będę odpowiadał. Więc, kochani, tutaj jakby każdy z was rozpocznie teraz swoją własną misję jako osoby już wybudzone, które wokół siebie na pewno napotkają tych, którzy w tym roku się obudzą. I te osoby będą potrzebowały wsparcia. Ucieka wam sygnał? Może ktoś nie chce, żebym ja tutaj to mówiła? Przerywa. Wiecie co? Bo u mnie bardzo wieje. A może to jest kwestia pogody, słuchajcie, bo u nas dzisiaj już były dwie śnieżyce, więc to może przez to. Wiadomo, kto przerywa. Tak, wiemy, wiemy. Dobra, kochani, ja kontynuuję. Ja przypuszczam, że jak to się nagra, to już potem, jeżeli by ktoś sobie jeszcze chciał obejrzeć, to już nie powinno nic przerywać. Więc kontynuując, kochani, no, wchodzimy w taki okres, jeszcze raz powiem, mocno bardzo energetyczny. On nami potrząśnie pozytywnie, ale także negatywnie, kochani. Dlatego, że wejdziemy w tak wysokie wibracje miłości, że ludzie nie będą potrafili kłamać. Będzie z nich wychodziło wszystko, czy dobre, czy złe, wszystko będzie wychodziło na jaw. I w tym momencie, kochani, wszystkie maski opadną. My się dowiemy, z kim my mieszkamy pod jednym dachem, z kim my się przyjaźnimy. Także dla wielu z nas będzie to taka próba akceptacji i przyjęcia tych ciosów prawdy, która do tej pory była ukryta, tak jak przyjmowaliśmy to powoli z akceptacją wiedzę na temat ukrywanej prawdy, jeżeli chodzi o całą cywilizację ludzką. Tak teraz będziemy musieli przyjąć na siebie prawdę o nas samych, która tkwiła w umysłach innych ludzi. Więc tutaj jakby musimy sobie zdać z tego sprawę, że to będzie też ciężki czas pod tym względem. Natomiast będzie się, kochani, bardzo dużo działo. Jeżeli chodzi o to, co dzieje się w backgroundzie już na przestrzeni kilku lat, to tam już jest, kochani, praktycznie wszystko przygotowane, łącznie z nowym systemem finansowym. To jest wszystko gotowe,
to tylko czeka na takie wciśnięcie guzika start. Kiedy na ziemi będzie już na tyle gotowych ludzi, żeby nie spotkało się to po prostu z jakimś sprzeciwem, tylko żeby po prostu te implementacje nowych, jak to nazwać, jakby te wszystkie nowe rzeczy, one ułożą nam taką układankę nowej rzeczywistości. Ale my musimy być gotowi na tą rzeczywistość i na to, żeby przyjąć te nowe rzeczy. Więc no, będzie się bardzo dużo, dużo rzeczy działo. Kochani, wy mnie często pytacie, kiedy dojdzie do spotkania z istotami pozaziemskimi. Ale to nie można tego tak, kochani, określić, kiedy do tego dojdzie. Bo niektórzy już się spotykają z istotami pozaziemskimi i to jest u nich na porządku dziennym. To wszystko zależy od waszej wibracji. Więc to nie jest tak, że ja komuś powiem, no teraz już dochodzi. No a on się mnie zapyta, no ale gdzie, bo on nie widzi. No nie widzi, bo te istoty wybierają sobie takie osoby, które są już gotowe na to, żeby z nimi rozmawiać. Więc to będzie sobie też szło powolutku. Nie oczekujmy, że będzie tutaj inwazja obcych. Oni się nagle pojawią nad naszymi głowami i wszyscy ich zauważą, bo to jeszcze kawałek drogi przed nami, tak? Parę lat. To się nie. Nie pyta, kto przygotował nowy system finansowy. No, kochani, nowy system finansowy jest przygotowany przez istoty światła, które są na Ziemi jako inkarnacje i są oni przewodzeni przez Sanandę. Sananda, kochani, jest na Ziemi już bardzo długo. Od kilkudziesięciu lat planuje zostać kolejne 500, dlatego że wchodzimy teraz w erę Złotego Wieku i on to wszystko tutaj z ziemi kontroluje. Już nie z góry, tylko po prostu zszedł i kontroluje wszystko tutaj stąd. Wiem, że jest, widziałam go, wiem, gdzie się znajduje, natomiast nie wolno mi na ten temat nic więcej powiedzieć. Także tutaj jakby są to informacje potwierdzone też właśnie przez Sanandę i przez tutaj jeszcze parę innych istot, które w ostatnim czasie, słuchajcie, spotkałam. To się po prostu takie rzeczy dzieją, kochani. Im wyżej wibrujemy, im więcej dostrzegamy i jest w nas więcej miejsca na tą prawdę, nasze postrzeganie się rozszerza, tym więcej pojawia się osób, które jakby wibrują na tych samych częstotliwościach. I na przykład ja w taki sposób ostatnio znalazłam inkarnację Archanioła Michaela i sobie rozmawiamy, i on też ma bardzo dużo świetnych informacji ze swoich jakby odczuć i wizji, które on dostaje. Także tutaj to wszystko się zaczyna robić coraz bardziej spójne. Kochani, Sananda to jest Jezus Chrystus, Joshua. Dobrze, więc kontynuując, więc wszystko jakby idzie w dobrym kierunku, wszystko jest kontrolowane i pilnowane właśnie tutaj przez Sanandę u góry. Stwórca nad tym czuwa cały czas. Czuwa nad tym także Matka Gaja, tak? Cała tak naprawdę proces wzniesienia ma na celu doprowadzenie do tego, aby energia żeńska zdominowała tą męską. To żeńska energia jest energią kreacji. I tego tutaj na tej ziemi zabrakło, a ponieważ energia żeńska nie kreowała, to ta kreacja została jakby przeprogramowana, aby użyć ludzkość do tej brzydkiej kreacji. Więc teraz my mówimy nie. Zauważcie, kochani, że procentowo na tą chwilę jeszcze więcej kobiet jest obudzonych niż mężczyzn. I to jest właśnie wynik tego, że ta żeńska energia, ona ma jakby iść do przodu coraz bardziej, ona ma kreować. Męska energia jest tarczą kreacji, jest ochroną kreacji. Więc tutaj, kochani, prosiłam Was, bo ja tutaj cały czas zerkam mimochodem, prosiłam, żebyśmy zrobili sobie pytania na końcu. Więc bardzo Was proszę.
Ja nie wiem, kochani, jak to się, bo tutaj się ktoś pyta, czy to zadzieje się zanim ogrom ludzi umrze po szczepieniu. Kochani, tak jak mówiłam, każda dusza wybrała i każda dusza idzie swoją drogą. Jeżeli ktoś nie wybrał piątego wymiaru, to pójdzie i stanie w tej kolejce. A jak tak zrobi, to owszem, będzie miało to dla niego skutki zdrowotne. Ale tak wybrali i my musimy to uszanować, dlatego że to jest plan duszy, w który my nie możemy ingerować w żaden sposób. No i widzicie? I właśnie przez to się teraz wyrwałam z tego, co chciałam Wam powiedzieć. Będę się teraz kolejne 5 minut zastanawiać, na czym skończyłam i co tam miałam jeszcze do powiedzenia. No więc, kochani, idziemy sobie w ten 2022 rok z takim bardzo mocnym tupnięciem, które nam się już zacznie jutro, tak naprawdę. Mimo że te energie w zasadzie one są dosyć mocne już od połowy grudnia, zauważcie. Cały czas coś się dzieje. Więc tutaj, no, będzie to eskalowało coraz bardziej. Te energie będą coraz mocniejsze, więc będziemy się oczyszczać. Nastawcie się, kochani, na oczyszczanie, to na pewno. Na oczyszczanie wzorców emocjonalnych, na to, że wszystko będzie wychodziło. To na pewno jeszcze będzie trwało takie oczyszczanie do końca lutego. Potem ono troszkę zmniejszy się na intensywności i to znowu potem przyjdzie taka fala, gdzie ponownie dużo rzeczy będzie wychodziło do oczyszczenia. To nigdy nie jest tak, że wszystko się dzieje naraz. Jak oczyszczamy na przykład jakieś wzorce, programy, to my oczyścimy jakiś program, powydychamy, usuniemy go z naszej przestrzeni, zaakceptujemy. A zaraz na miejsce jego wkracza kolejny, który po prostu sobie stał w kolejce i czekał, tak? Kiedy znajdzie się w naszej przestrzeni miejsce, żeby ten program mógł po prostu wyleść tutaj wokół nas i domagać się oczyszczenia. Więc jakby tutaj bardzo ważne jest to, żeby zadbać w tym momencie też, kochani, o swoje ciało. Pijemy dużo wody, uziemiamy się, idziemy do natury, tam sobie przebywamy w ciszy, spokoju, próbujemy zakotwiczyć się w tych wysokich energiach, żeby nie blokować ich przepływu. Pracujemy nad otwarciem czakr, żeby ten przepływ był jak najlepszy, tak? Więc staramy się po prostu jak najlepiej to swoje ciało i fizyczne, ale także energetyczne przygotować do tych zmian. Dlatego, że im bardziej my się postaramy i przygotujemy to ciało do tych zmian, tym mniej odczujemy na sobie jakby te skutki tego oczyszczania, które jakby jest forsowane w tym momencie przez energię, tak? Jeżeli my to zrobimy sami wcześniej, to jakby my nie będziemy potem czuli takiego wielkiego parcia. Nawet jeżeli ta energia wymusi na organizmie pewne procesy, to one nie będą już tak przez nas odczuwane dotkliwie. Także czekajcie. To z takich najważniejszych rzeczy. Dowiedziałam się, kochani, jeszcze jednej rzeczy, natomiast ona jest bardziej odległa w czasie, ale chwila, to zaraz, zaraz do tego dojdę, bo jeszcze rozbłysk słoneczny, kochani. Rozbłysk słoneczny na pewno będzie w tym roku, to jest pewne. Ja tak go czuję w dalszym ciągu między kwietniem a czerwcem. Natomiast nikt nie zagwarantuje i nie powie nam, żadnemu z nas, kiedy ten rozbłysk faktycznie się odbędzie. W momencie, gdy dojdzie do rozbłysku słonecznego, każdy człowiek na Ziemi będzie miał możliwość przez chwilę ujrzeć wielowymiarowość. Czyli wszystko w wielu wymiarach ukaże się nam dookoła. I teraz pytanie, jak my na to zareagujemy? I to jest też taki impuls, który bardzo wielu ludzi obudzi. Ponieważ czym to będzie, kochani? Dowodem. Jak my komuś mówimy o tym, w co wierzymy. Wierzymy, że daj mi dowód, pokaż mi dowód, udowodnij mi, gdzie, skąd to wziąłeś, tak? Ludzie chcą dowodów. I Stwórca stwierdził, że ten dowód ludziom dostarczy. Więc go dostaną. I zobaczymy po prostu, jak ludzie zareagują na to, co zobaczą. W zależności od tego, gdzie będą, tyle będą w stanie zobaczyć. Jeżeli będziemy w domu,
to na pewno w tym czasie na pewno zobaczymy dużo mniej niż gdybyśmy byli w lesie, gdzie już sam czwarty wymiar jest pełen wielu istot, których my na tą chwilę nie postrzegamy. Więc jakby będzie to też zależne od tego, gdzie my w danym czasie będziemy się znajdować, kiedy to nastąpi. Więc to jest taka w sumie fajna wiadomość, ja się już nie mogę tego doczekać, tak naprawdę. Kiedy to słoneczko centralne z galaktyki nam rozbłyśnie i faktycznie doświadczymy takiego no, spektaklu wielowymiarowości, który pokaże nam tak naprawdę, kim my jesteśmy, czym my jesteśmy, czym jest Ziemia, czym jest w ogóle życie, reinkarnacja. I to będzie też dla wielu moment, ja tak czuję, skanowania duszy. Jakby my sobie zdamy sprawę z tego, że my wszyscy jesteśmy jednością i że my wszyscy jesteśmy częścią energii Stwórcy, który po prostu podzielił się, by móc doświadczać wielowymiarów, miłości, tak? I mam nadzieję, że my wszyscy faktycznie dojdziemy do tego etapu, kiedy będziemy czuli w sobie taką jedność i nie będzie już podziałów. Ja widzę, że tutaj niektórzy piszą o jakichś sektach. To może jakieś osoby może się wkradły, wiecie, nie z grupy, które nie wiedzą. Jeszcze się nie obudziły i tutaj teraz trochę są w szoku. No pozwólmy, niech sobie będą. Oni mają swój świat, my mamy swój. My zapraszamy do swojego świata. Jak ktoś nie chce, nikt nie zmusza. Prawda? Więc kochani, co bym chciała Wam jeszcze dzisiaj powiedzieć? Zaraz zaczniemy sobie odpowiadać na pytania, bo z takich ogólnych informacji to już jest takie no, najważniejsze na tą chwilę na pewno. Ja myślę, że. Bo jeszcze miałam Wam powiedzieć jedną rzecz, ale ja myślę, że jeszcze chyba większość z nas nie będzie na nią gotowych. To by było jeszcze za wcześnie. Tak. Także na razie poprzestanę na tym, co Wam przekazałam. Kochani, jeszcze tak, w tym roku bardzo ważne będzie dbanie o swoją energetykę, tak jak powiedziałam, i oczyszczanie siebie. Także jeżeli potrzebujecie w tym pomocy i nie czujecie się na siłach, żeby to robić samemu, to ja tam Wam podawałam na grupie numer do Mariusza Frasza. Podawałam Wam numer do Henryka. Jeżeli chcecie i potrzebujecie tej pomocy, piszcie do mnie, to ja Wam te numery jeszcze podeślę, jakbyście nie mogli znaleźć, nie ma żadnego problemu. Bo tak jak mówię, tutaj no, jednak te blokady, one będą przeszkadzały. Druga sprawa jest taka, że właśnie też z tego względu wprowadziłam na warsztatach oczyszczanie. I każdy, zanim wejdzie na warsztaty, będzie przechodził proces oczyszczania i z podczepów energetycznych, i odblokowywania czakr. Także to wszystko będzie jakby robione po to, żeby pomóc Wam w tych procesach i żeby te warsztaty nie były tylko samymi warsztatami, ale także taką faktyczną pracą nad Waszą energią, nad czystością aury, nad tym, żeby tam nie było żadnych dziurek, w które coś by się tam mogło powkradać. Dlatego tutaj by został wprowadzony w tym roku taki element. Dodatkowo, jak dzisiaj widzieliście, zaplanowałam także warsztaty z Dorotką. Pani Dorotka Haładyń-Biel to jest także jasnowidzka. Ona jest osobą, która tak naprawdę czyści karmiczne zalewności, rodowe zalewności, czyli coś, czego ja nie robię. I my tak się wzajemnie troszkę energetycznie uzupełniamy, i tutaj plan jest taki, żeby te warsztaty, które tam dzisiaj zapowiedziałyśmy, już w tym momencie mamy dwa terminy, bo jeden nam się wyczerpał w ciągu godziny. Słuchajcie, jak w ciągu godziny nie mieliśmy w ogóle miejsc. Dorota nawet nie zdążyła powiedzieć nikomu od siebie, że będą warsztaty. Ja już nie miałam miejsc, więc. Więc tutaj jakby te warsztaty, które będą z Dorotką przeprowadzane, tam będzie mniej mojego gadania, tak naprawdę, tylko my się tam skupiamy tylko i wyłącznie na pracy, na
energiach, na oczyszczaniu, na wielu polach, żeby siebie jak najbardziej wspomóc w tych procesach i energiach, które będą tutaj w 2022 roku, bo no jakby jedynie w ten sposób możemy wam tak naprawdę pomóc. No i to będziemy się starali robić na tyle, na ile my same będziemy w stanie. Kochani, tak, tutaj, czy teraz pozwalam sobie przeczytać troszkę komentarzy. To ja wam, kochani, tutaj pod tym filmem po prostu potem, jak on się zakończy, to ja po prostu wpiszę wam tutaj też numery do Henryka i do Mariusza, natomiast ja uważam, że one wam się zgubią, bo tutaj będzie tyle komentarzy pod tym filmem, że ja już widzę, ile jest. Więc to ja tego w życiu nie przeczytam. Kochani. Kochani, ogólnie rzecz biorąc, odnośnie warsztatów. Warsztaty, ja się postaram, żeby te warsztaty były porozsiewane w tym roku po wszystkich województwach. Z racji pogody, z racji tego, że jest dużo śniegu, ciężej się jeździ, zaczęłam od południa, czyli od moich rejonów. Natomiast będziemy się posuwać cały czas w górę. Na pewno planujemy Warszawę, na pewno planujemy Łódź, na pewno planujemy Poznań. Na pewno planujemy dwa miasta nad morzem, tylko to my będziemy sobie musieli jakoś tak zrobić, że po prostu na wakacje, jak będziemy jechać, to przy okazji, które popracujemy. Więc tych warsztatów nam się troszkę narobi, kochani. Także co i róż będziecie widzieli, że ja jakieś tam organizuję, że zbieram osoby chętne, więc po prostu sobie. Patrzcie na strony, czy tutaj, czy na Anna Głowa, czy na tym moim profilu autorskim, bo tam też, ja nie wiem, kiedy was się tam zrobiło prawie 8 tysięcy. Nie wiem, nawet kiedy. Więc tutaj bardzo jakby zachęcam do śledzenia, jeżeli jesteście zainteresowani takimi warsztatami. Ja w ogóle bym jeszcze wam odnośnie Dorotki, bo też bym wam chciała powiedzieć tutaj o Dorotce, że Dorotka też napisała książkę. Zobaczcie, taką. Rozmowy o Bogu, czyli Kij w Mrowisko. Ta książka jest po prostu rewelacyjna, ona nie jest długa. Także też bardzo polecam, jeżeli ktoś nie czytał jeszcze tej książki, żeby się zapoznać z tą pozycją. Dorotka, podobnie jak ja, ona jest taką osobą bardzo wyluzowaną, na takiej zasadzie, że my tak wszystko lekko raczej bierzemy. Bezstresowo, nie przejmujemy się za bardzo opinią innych, bo gdybyśmy się przejmowali tak naprawdę, to nie mogłybyśmy robić tego, co robimy, prawda? Więc no tutaj mi się wydaje, że bardzo fajna współpraca nam się tutaj ułoży. Więc zapraszam. Dobrze, co tutaj piszecie? Chcecie już sobie iść do pytań i odpowiedzi? Może tak, no bo w tym momencie jakby. Poruszymy tematy, które Was interesują, a może ja mówię o czymś, co Was nie interesuje. Kochani, ceny warsztatów będą różne. Będą różne w zależności od tego, jaką my dostaniemy wycenę od miejsca na wyżywienie, bo niektóre warsztaty są z wyżywieniem, niektóre są bez wyżywienia, i jaką dostaniemy cenę za salę. Zależeć też będą od tego, czy my musimy dojechać na te warsztaty daleko, czy my musimy mieć hotel. To jest, wiecie, to jest, kochani, to są koszty. Także wszystko jakby zależy od miejsca, w którym odbędą się warsztaty. Bo na przykład w miejscach, gdzie tutaj u mnie w Jawownie, gdzie ja dostałam naprawdę no, taką cenę sali, naprawdę fantastyczną, gdzieś tam po znajomości, no to jest zupełnie co innego, niż ja na przykład jadę i muszę zapłacić kilka tysięcy za salę, tak? Więc tutaj ceny będą zawsze podawane jednostkowo dla każdych warsztatów, w zależności od tego, gdzie one będą się odbywały i na ile będą osób. Warsztaty online. Kochani, z warsztatami online ja mogę zrobić warsztaty online, bo ja tutaj już nawet pracuję nad tym, żeby zakupić Zooma sobie tego biznesowego i żeby te warsztaty online robić. Natomiast na tych warsztatach online my nie jesteśmy w stanie tak naprawdę zrobić zbyt wielkiej pracy z energią. I to jest to. Że my tutaj nie. My możemy sobie pogadać, ja mogę wam przekazać pewne informacje. Natomiast chociaż w sumie medytację jestem w stanie wam zrobić. Czyszczenie w sumie rodowe.
Musielibyśmy zrobić taką grupę pierwszą i zobaczyć faktycznie, jak to wyjdzie energetycznie. Czy wy online będziecie się potrafili skupić tak bardzo i czy ta energia będzie szła, bo tak naprawdę większość tej pracy to wy tam sobie bo ta energia jakby nie ma znaczenia, czy wy jesteście daleko, czy nie. Tylko czy dla was to będzie taką dobrą formą, nie? Dobrze, to ja zrobię online. Ja kupię w przyszłym tygodniu tego Zooma i zrobimy sobie jakiś taki pierwszy online, natomiast tam też mi się wydaje, że więcej niż 50 osób jednocześnie to już będzie za dużo, żeby ta interakcja była taka fajna. Jeżeli chodzi o warsztaty za granicą, bo też często pytacie, to kochani, no na tą chwilę ja sobie, wiecie, ja sobie nie pozwolę, żeby mi ktoś badał mnie jakimkolwiek patyczkiem, gdziekolwiek, więc dopóki jest jak jest i ta przestrzeń wygląda jak wygląda, to tutaj zostajemy na terenie kraju tylko i wyłącznie. Kochani, bo tutaj cały czas padają pytania o miasta. Ja jeszcze nie zrobiłam pełnej listy miast. Ja dopiero jestem teraz na początku maja, tak naprawdę, jeżeli chodzi o plany. Też nie chcę planować nie wiadomo jak daleko w przód, bo też nie wiem, czy jak mnie energetycznie dopadną te zmiany, które będą nachodziły te fale światła. A ja jednak jadąc na takie warsztaty muszę być w pełni swoich sił, więc też nie chcę tak bardzo mocno w przód wychodzić, jeżeli o to chodzi. Na razie najdalsze warsztaty, które mamy zaplanowane, a które nie zostały jeszcze ogłoszone, ponieważ czekamy jeszcze na wycenę sali i wyżywienia, to będą warsztaty w Sobótce, organizowane w Sobotelu i one będą 8 maja. Natomiast na te warsztaty jeszcze nie zaczęłam zapisów, ponieważ, no, tak jak mówię, nie znamy jeszcze ceny. Jak będę znała cenę, to na pewno jeszcze zapisy na te warsztaty będę robiła. A potem będzie przerwa. I dopiero znowu zacznę myśleć cokolwiek bardziej pod koniec kwietnia, bo w tym momencie ja już do początku maja będę miała kalendarz zawalony, plus do tego mi właśnie jeszcze dojdą online. A i tak wygląda na to, że praktycznie każdy weekend mnie nie będzie w domu. Więc no, mam synka też, kochani, wiecie, ja też muszę troszkę czasu z nim pobyć, bo to jest dla mnie też strata, tak, że ja nie widzę, jak on sobie tutaj się rozwija, a też ciekawe rzeczy się u nas dzieją, jeżeli chodzi o jego energetykę. Pytanie od Adriany. Aniu, jakie jest Twoje zdanie na temat resetu 676? No, kochani, a co się teraz dzieje? Czy waszym zdaniem to nie jest część resetu? Jest, prawda? Tylko on jest po prostu rozłożony na raty. Więc no, tutaj jakby ta data, ten rok 2023-2024 się może pojawiać jako takie może apogeum skutków. Powiedzmy to w ten sposób. Czekajcie, bo tak szybko tu przelatuję, że ja nawet nie nadążam czytać. Kochani, tak, film o istotach pozaziemskich, on powstaje nadal. Bo po prostu Marian do tego podszedł bardzo ambicjonalnie i on po prostu perfekcyjnie chce to zrobić. Jak tylko jedna sekunda klatki mu nie pasuje, to po prostu on wszystko zmienia od początku. Więc ja też cały czas tutaj piszę do niego, kiedy już będziemy mieli ten film, ale on jeszcze coś tam jeszcze dokrobuje. No, kochani, ja też nie chcę jakby wywierać na nim presji. Wiecie, jak to jest, jak się na kimś wywiera presję. Ja wolę poczekać i wolę, żeby wyszło z tego naprawdę fajny film, żeby to był, aniżeli mam wywierać presję szybko, szybko. I żeby jednak no, coś tam poszło nie tak, nie udało się, nie było zgodne z tym, co czuję jakby twórca filmu, no i żeby potem po prostu się Wam nie podobało, tak? Więc jakby tutaj dałam mu wolną rękę, on sobie powolutku nad tym siedzi. Nie ukrywam, że też ma jakby inne rzeczy do robienia swoje, to nie jest tak, że on ma tylko ten film i nic innego. To też jest zapracowany człowiek, więc tutaj no cierpliwie czekam i także proszę Was, abyście ze mną razem cierpliwie czekali.
Kochani, czy gwiezdne dzieci są tłumaczone na inne języki? Tak, one są na tą chwilę przetłumaczone już wszystkie trzy części na język angielski. Są dostępne na Amazonie. Dwie pierwsze części na język niemiecki i dwie pierwsze części na język włoski. Ja będę się powoli zabierała za tłumaczenia na inne języki. Na rosyjski mi się tłumaczy też. Dwie pierwsze części się tłumaczą na rosyjski już. No tych języków na pewno będzie sporo, ale to kochani, tego się nie da zrobić tak w jednym czasie, bo to są ogromne koszty tłumaczeń, więc to wszystko po kolei. Wszystko po kolei, kochani. Kochani, ja zauważyłam, że wy macie taką jedną tendencję. Tutaj właśnie patrząc po komentarzach waszych. Dlaczego wy się kurczowo chcecie uchwycić jednej daty? Jednej daty, kiedy coś się wydarzy. Nie ma czegoś takiego jak kurczowe uchwycenie się jednej daty, bo linia czasu jest zmienna. Jakby tłumaczyłam wam to wiele razy, że to wystarczy, że no nie wiem, ktoś. To jest jak efekt motyla. Oglądaliście ten film? Jeżeli nie, to obejrzyjcie. Nie ma czegoś takiego jak jedna konkretna data. Tak jak jeżeli my mamy wydarzenia na zasadzie takiej, że jest zaplanowane z góry, kiedy na przykład kody DNA będą do nas docierały, no to faktycznie to wiemy, że jutro zaczynają docierać i że powinniśmy się na to przygotować, tak? Pić więcej wody, więcej wychodzić na świeże powietrze, uziemiać się. Natomiast jeżeli chodzi o wydarzenie słoneczne, którym jest rozbłysk centralnego Słońca, o którym, kochani, wiemy, że nikomu nie zostało powiedziane, kiedy to nastąpi, żeby na przykład ludzi wszystkich wtedy nie pozamykali w domach i żeby oni nie zobaczyli szerokiego spektrum tej wielowymiarowości, no to dlatego właśnie nikt nie będzie nigdy wiedział, kiedy to będzie. A nawet jeżeli ktoś się dowie, to nikomu nie powie więcej. Więc kochani, o takie konkretne daty mnie nie pytajcie, bo to zależy od ludzi. To my kreujemy naszą rzeczywistość. Pamiętajcie o tym, bo wy cały czas zapominacie o tym, że to my kreujemy. I od naszych kreacji, od naszych myśli zależy, jak szybko dojdzie do pewnych wydarzeń. Oczywiście, że tutaj Justynka pisze, że już jest ujawnienie pomalutku po 21 grudnia. Oczywiście, że jest. Ale kochani, to my nie możemy teraz wylać kubła zimnej wody na głowę tym nieobudzonym. Bo o ile dla nas my doszukujemy się tych informacji o ujawnieniach, tak? My wiemy już to wszystko, czy tam większość. My teraz tylko czekamy tak naprawdę na dowody, tak? Na dowody z mediów głównego nurtu. No niestety, kochani, media głównego nurtu należą jeszcze przez jakiś czas, na pewno będą należały do ciemnej strony. Więc stamtąd my za wiele nie usłyszymy takich wiadomości. Ale już powoli się wszystko wychodzi na jaw. Już widzieliście Hiszpania, Wielka Brytania. Już powiedziały ostatnio, w ostatnich dniach, chyba Wielka Brytania dzisiaj czy wczoraj, że jakby nie będą traktowały już najpopularniejszego w obecnych czasach wirusa jako cokolwiek innego, tylko jako grypę. I tak będzie to leczone. Więc no tutaj też są, kochani, zmiany. Kochani, z tego co wiem od Sanandy, dzieci są bezpieczne. Oczywiście są wyjątki, bo to nie jest tak, że w 100% to jest jedna i ta sama odpowiedź tylko i wyłącznie. Odsyłam tutaj do rozdziału w książce o łóżkach medycznych. I o wizycie w hospicjum w trzeciej części książki. Są dzieci, które przyszły tutaj z jedną misją przebudzenia i nauki miłości dla swoich najbliższych. Pamiętajcie także o tym. Nie da się wszystkiego wsadzić do jednego worka. Nie da się, kochani. Wszystko ma bardzo szerokie spektrum. To, co się teraz dzieje dookoła, kochani, to nie jest kij, który ma dwa końce. To jest drzewo z tak rozłożystą koroną i z tak rozłożystymi korzeniami, że sobie sprawy nie zdajecie. To jest tak wielowątkowe. To tak się nie da tego
podzielić. Co to jest EBS? Ktoś się pyta, Aniu, czy w ogóle będzie jeszcze włączony EBS? Co to jest EBS? Ja nie wiem, co to jest za skrót. O, fajne pytanie. Aniu, czy to prawda, że pomagają nam również smoki? No to teraz niespodzianka. Może jeszcze jednak jesteście gotowi na to, żeby to usłyszeć. Kochani, te fale światła, które teraz schodzą, i ta aktywacja DNA, to są energie smocze, właśnie. To smoki nam to wysyłają. A, właśnie, miałam wam opowiedzieć o mojej wizji dotyczącej smoków. I kochani, no więc tutaj odnośnie tej mojej wizji, zabrało mnie do na Kalikenę. To jest planeta smoków. I stanęłam naprzeciw ogromnego smoka. Ten smok był cały złoty. I widziałam, jak ten smok w takich, no może nie w bólach, tak, ale rodzi złote jaja. To była matka smoków. Jak zapytałam, dlaczego tam jestem, ona mi pokazała, tak jakby przeniosła mnie, pokazała mi, że te jaja, one są wysyłane na Ziemię. I jeżeli takie jajo złote trafi na taki spalony grunt, jakby pokazała mi, że jeżeli to jajo będzie zostanie osadzone na takiej czarnej ziemi, to ta czerń z tej ziemi zacznie przenikać do tego jaja, brudzić to złoto w tym jaju. Teraz, kochani, pokazano mi siedem filarów, na których osadzona zostanie ziemia, nowa ziemia. I to były jedyne rzeczy, które zostały mi wtedy pokazane. Tam jeszcze były strumienie światła i tak dalej. Ja to musiałam potem wszystko zrozumieć. I kochani, wychodzi na to, jakby w zestawieniu z tym, co dowiedziałam się w ostatnich kilku tygodniach, że smoki chciały mi przekazać, że one pomagają w procesie transformacji naszego ciała do istoty pięciowymiarowej. Do trzynastej czakry. Na trzynastej czakrze, po procesie transformacji, zakładana jest energetyczna złota korona. I teraz zapytajmy samych siebie, dlaczego to, co się dzieje, akurat tak się nazywa. Także tak jak mówię, kochani, ja tutaj ja wiem, że nie mówię za bardzo wprost, ale jednak chciałabym, żeby ten filmik tutaj sobie był, żeby go nikt nie blokował. Na pewno na warsztatach vis-a-vis powiemy sobie więcej i bardzo bardziej bezpośrednio. Natomiast tutaj no tyle, ile mogę powiedzieć, tyle mogę. Tak, kochani, smoki nam pomagają. Istoty smocze pomagają swoją energią. Biorą bardzo, bardzo czynny udział w procesie wzniesienia się ludzkości. Nie, kochani, padło pytanie, czy smoki nie są ciemną stroną. Przede wszystkim musimy rozróżnić smoki od istot gadzich. Smoki są istotami, kochani, bardzo mocno związanymi z aniołami. Większość istot anielskich ma w swojej strukturze genetycznej część DNA smoczego właśnie. Smoki są istotami bardziej neutralnymi. One, tak jak były często przedstawiane w filmach czy w bajkach, smoki były zawsze uważane za takie, które posiadają wiedzę i które do wszystkiego odnoszą się z punktu jakby pewnych praw, których one pilnują. Smoki są, kochani, orędownikami i strażnikami prawa wszechświata. One zawsze staną po stronie wszechświata, tylko i wyłącznie. Po stronie dobra, prawości, miłości, one jakby nigdy nie opowiedzą się za ciemną stroną. Także tutaj błędne jest myślenie, że smoki są złe, tak? Jezu, z drugiej strony, kochani, no tak jak popatrzycie na siebie, kto nie lubi smoków?
Tak wiecie, tak z głębi waszego serca, jak macie jakieś filmy o smokach, bajki. Czy ktokolwiek z was kiedykolwiek miał w sobie takie odczucie niechęci do tych istot? Bo mi się wydaje, że bardzo mało osób. Ludzie są bardziej zafascynowani smokami. Natomiast nie sądzę, żeby był jakikolwiek strach w ludziach, kiedy na przykład oglądają coś o smokach. Kochani, ja bardzo nie lubię wchodzić w politykę, bo widzę, że takie pytania się tutaj także znajdują. Kochani, każda istota na tej planecie, także pan Donald Trump, także pan Putin, także pan inny i inny, mają tutaj coś do zrobienia. Jedynie, co musicie wiedzieć, to to, że wszystko idzie zgodnie z planem, klocek po klocku. Dzień po dniu jest wszystko tak, jak powinny być. Wszystko, każde wydarzenie nie jest przypadkowe i jest rozgrywane dokładnie tak, jak zostało to zaplanowane. Jedyny problem, który na tą chwilę jest napotykany i z czym faktycznie jest taka walka jeszcze, to jest właśnie zmiana struktury finansowej. Bo tam jest bardzo wielki opór i to na pewno jeszcze trochę potrwa, żeby jakby te rozwiązania, które już są, wprowadzić do życia na całej planecie jednocześnie. Bo to musi się stać jednocześnie, a nie państwo po państwie. Więc wiem, że tutaj na tym polu są jeszcze pewne obsuwy. Natomiast jeżeli chodzi o wszystko inne, to tutaj się nie martwcie, kochani, wszystko idzie zgodnie z planem. My mamy na tą chwilę pilnować swojego światła, kochani. Swojego światła, swojej energii. Nawet jeżeli jej nie mamy, tak jak ja dzisiaj, kochani, ja dzisiaj nie mam w ogóle energii. Mnie od rana boli głowa. Non-stop chodzę i ziewam, więc albo jej po prostu tak dużo przychodzi, że ja nie jestem w stanie utrzymać tyle w ciele, że po prostu co chwilę ziewam. Mam jakieś takie bezdechy dzisiaj znowu. Także coś tam też się dzisiaj dzieje w moim organizmie już, mimo tego, że te energie powinny zacząć schodzić na dobre od dnia jutrzejszego. Więc no, wiadomo, że nie zawsze będziemy na swoich najwyższych takich jakby wibracjach, możliwościach. No ale mimo tego, że jest jak jest, no to siedzę tutaj dzisiaj z wami. Przed wami jeszcze miałam Zooma z Michaelem. Tam z osobami ze Stanów Zjednoczonych, gdzieś tam się grupka zebrała, która bardzo chciała mnie poznać, więc z nimi też rozmawiałam przeszło 1,5 godziny. Dzisiaj rano cały czas ślęczałam nad listami warsztatów, przebierając kartki, który gdzie. Także od dzisiaj jestem na wysokich obrotach od samego rana. Kochani, jeżeli chodzi o system finansowy, jeżeli chcecie, to ja się coś więcej postaram dowiedzieć od samego Sanandy. I wtedy więcej Wam powiem, jak to dokładnie będzie wyglądało, dobra? Dlatego, że u mnie w głowie, ja u siebie mam taką bardziej wizję tego, że my, tak jak opisałam to w książce, że każdy będzie miał taki elektroniczny portfel i nie będzie już więcej pieniędzy ani w postaci monet, ani w postaci papierowej. To będą takie pieniądze elektroniczne. Nie mylić proszę z kryptowalutami. Bo to będzie jedna waluta, która będzie na całym globie używana. I to będzie taki elektroniczny portfel. Wiem, że na pewno będzie suma, którą każdy będzie dostawał miesięcznie. Jakby dla każdego taka pewna, czy ktoś będzie pracował, czy nie. Co jeszcze na ten temat wiem? I na pewno jakby ilość pieniędzy, która będzie rozdysponowywana na całym świecie, będzie miała pokrycie w krówcach, które na tej planecie się znajdują. Kochani, Sananda to jest wcielenie Joshua, czyli znanego nam Jezusa. Nie, nikt wam nie będzie, kochani, wszczepiał chipów, które będą waszymi portfelami. To będzie na zasadzie tak, jak mamy teraz smartwatche. Będziecie sobie zakładali taki smartwatch i to będzie wasz elektroniczny portfel. Dobra. Dobra, kochani, bo mi się tutaj przesuwa, więc jakby wcześniej napisaliście coś, to ja już tego nie. Sananda. Poczytajcie sobie, kochani, o Sanandzie.
No już mi tutaj przeleciało to. Kochani, w ciągu minuty ja tutaj mam 50. Nie będziemy bez gotówki niewolnikami, Robercie. Nie bój się. To już nie będzie ten świat, gdzie będzie jakiekolwiek niewolnictwo. To już będzie. Kochani, w momencie, kiedy będzie wprowadzona ta nowa waluta, to my będziemy żyli w świecie istot piątego wymiaru w większości. To będzie świat, w którym nie będzie płotów. Nie będzie murów, ty nie będziesz musiał drzwi zamykać do domu. Czy do samochodu, bo nikt ci nic nie ukradnie. Bo zostaną tacy ludzie, którzy będą mieli w sobie tylko miłość i światło. My do takiego świata idziemy. Czekajcie. Tak, kochani, energia naszego kraju dalej utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. W dalszym ciągu są miasta, które no jeszcze, no tam jeszcze nie jest za ciekawie. No i potrzebują rozświetlenia, no ale to się dopiero będzie działo. Kochani, kim są Anunnaki i El? Możecie poczytać w książce, ja nie będę, kochani, do tego wracać, bo nie po to są live'y. Naprawdę. Kochani, Semiase od jakichś 2 miesięcy już w ogóle nie ma w tej przestrzeni. Ona już wykonała tutaj to, co miała do wykonania i wróciła do wyższych przestrzeni. Już jej tutaj nie ma. Wiecie co? Wiecie, co mnie w ogóle śmieszy? Ja wam powiem, co mnie śmieszy. My doskonale znamy gatunek ludzki. Tak? Doskonale znamy gatunek ludzki, doskonale znamy i widzimy, jak równi są ludzie. Jak jedni potrafią mieć w sobie jedynie miłość, a drudzy jedynie agresję i chęć, nie wiem, wyzysku, wymordu i tak dalej. Ale wy doczepiliście się do Plejadian na przykład, bo ktoś wam powiedział, że Plejadianie są źli. A czemu wy nie weźmiecie pod uwagę tego, że tak samo jak w ludzkim gatunku, w gatunku Plejadian mogą być źli i dobrzy? Czemu wy się zamykacie? Kochani, wy się zamykacie. Zamykacie się na istoty, które żyją tak samo jak my w tym wszechświecie. I zapominacie, że my wszyscy jesteśmy jednością. I zapominacie, że nie ma czarnego i białego, i są tylko odcienie szarości. Więc nie ma czegoś takiego, że Plejadianie są źli, Drako są źli, Szaraki są źli. Oni grają swoją rolę w tym, co się teraz dzieje. I zarówno jasna strona, jak i ciemna strona mają w procesie wzniesienia planety bardzo duży udział. Więc, kochani, proszę was, weźcie to pod uwagę. Naprawdę, nie dzielimy, bo my wszyscy jesteśmy jednością. Tak, tutaj czytam komentarze. No kochani, ja też w książce pisałam, na przykład jeżeli chodzi o samych reptilian, jest wiele odmian reptilian. I niektóre rasy reptilian są bardzo pozytywnymi istotami. Więc my też tutaj nie możemy, po raz kolejny powiem, nie wsadzamy wszystkiego do jednego wora. Dobra? Po prostu nie. Wy się w ogóle teraz nie przejmujcie tym, kto jest skąd i kto nam pomaga, a kto nam nie pomaga. Dobra? Bo w tym roku nie o to chodzi. Rok 2022 to jest praca nad własnym światłem i nad sobą. I na tym się skupiamy, kochani. I na pomocy tym, którzy będą się budzić w tym roku, a będzie ich mnóstwo. Dobrze? Plejadianie mają w tym swój interes. Dobrze, to ja wam teraz powiem, jaki jest interes Plejadian i jaki jest interes Andromedan, jaki jest interes każdej innej rasy. Jeżeli Ziemia się nie wzniesie i nie przejdzie procesu wzniesienia, wszystkie inne planety i galaktyki są wstrzymywane. Więc oni nie pójdą dalej, dopóki my nie pójdziemy. Proszę bardzo, to jest wasza odpowiedź, kochani. Wszyscy jesteśmy jednością i wszystko jest
zależne w przestrzeniach kosmicznych od wszystkiego. Jak my nie pójdziemy wyżej, to oni utkną w martwym punkcie, oni chcą się dalej rozwijać, bo są już na dużo wyższych etapach niż obecnie my. Sławek tu pisze, że jesteśmy pod okupacją. No Sławku, może ty jesteś, ja nie jestem. Nie nadążam, kochani, czytać, bo nawet nie jestem w stanie przeczytać dwóch wyrazów w jednym pytaniu, już mi wyskakuje kilka kolejnych pytań. Kochani, a ja Wam jeszcze zadam jedno pytanie. A czy Wy czasami za bardzo nie trzymacie się materii w tych swoich pytaniach? Bo troszkę chyba trzymacie się mocno materii. Nie możemy być przywiązani do żadnej materii, kochani. Nie sprawdzałam, kochani, jakie miasto w Polsce ma najwyższą energię. Bo to bzdury są po prostu. Zresztą jak ktoś chce, to może posłuchać pana Piotra i posłuchać innych jego rzeczy, które mówi, i zobaczyć, czy to z nim zrezonuje. Bo na dłuższą metę nie sądzę, żeby zrezonowało to, co przekazuje. Tak, kochani, my kiedyś będziemy jak Plejadianie. Do tego dążymy, żeby stać się cywilizacją piątego wymiaru świadomości, i potem po piątym wymiarze świadomości iść sobie coraz wyżej. Po prostu Plejadianie, jak Andromedanie i inne cywilizacje, które są humanoidalne, czyli jakby wyglądem przypominają nas, jakby ludzi, to są po prostu cywilizacje przeszłości, które doszły już do takiego etapu ewolucji, no, że są po prostu dużo, 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 dużo wyżej i dzięki temu mogą pomagać. Kochani, nie, ja nie jestem Semiase. Ja jestem Iriach w książce. Kiedy planuje Pani wydać czwarty tom Gwiezdnych Dzieci? Kochani, Gwiezdnych Dzieci na razie czwartego tomu nie będzie, bo to już będzie Encyklopedia Istot Pozaziemskich, więc tam jest bardzo dużo jeszcze wiedzy dla mnie do przyswojenia, żeby Wam to dobrze opisać. Ja dostałam teraz troszkę inne zadanie i to jest troszkę inna książka. Ona nie będzie już pod Gwiezdnymi Dziećmi, dlatego że ja nie jestem w stanie tego opisać z perspektywy Smaisi. Więc opiszę to z mojej perspektywy, z perspektywy mojej duszy, mojej istoty głównej. Także to będziecie mieli książkę pisaną z perspektywy Iriach, tylko i wyłącznie. Przestrzeń astralna, to jak ktoś pyta, czy ona się dopiero oczyszcza, czy już jest oczyszczona. Ona się zaczęła oczyszczać. Także to nie jest też tak, że ona się oczyści w jeden dzień i będzie czysto, tak? Nie, ona się zaczęła oczyszczać. I ona będzie się jeszcze oczyszczała. Ja myślę, że takie powolne oczyszczanie to jeszcze będzie miesiąc do dwóch. I potem będziemy sobie mogli zerknąć, zobaczyć, jak to tam wygląda. Jak pracować nad otwarciem swoich własnych czakr? Kochani, nasz system energetyczny jest bardzo inteligentny. I on tak naprawdę, nasze czakry uzależniają się od tego, jacy my jesteśmy. Jak bardzo otwieramy się naprawdę, jak bardzo pracujemy nad sobą, jak pracujemy nad kreacją, nad swoimi umysłami. Przykładowo czakra podstawy. Jeżeli my będziemy kurczowo trzymali się materii, pieniędzy i będziemy żyli w takim strachu o własne życie, o dobra, tak, to ta czakra nam się nie otworzy tak, jak powinna. To samo się tyczy każdej innej czakry. Jeżeli w naszym życiu nie będzie miłości, nie będziemy mieli miłości w sobie, do siebie, do innych, do wszystkich istot, jakie żyją na tej planecie, no to czakra serca nam się nie otworzy w pełni tak, jak powinna.
Jeżeli my nie będziemy mówić prawdy, będziemy wstrzymywać to, co chcemy powiedzieć, będziemy mówić kłamstwa, w tym momencie czakra gardła nam się nie otworzy. Tak naprawdę jedynymi czakrami, które działają na poziomie fizyczności, to jest czakra pierwsza, druga i trzecia. Od czwartej czakry w górę to są już czakry stricte duchowe. I od naszego poziomu rozwoju duchowego, świadomościowego zależy, kiedy one się otworzą, jak się otworzą, jak szybko się otworzą. Także tutaj praca nad sobą, kochani. Nathaniel tutaj przegra o tron Iriach. Nie, kochani, ja nie siedzę na żadnym tronie, mam chmurkę. Czy jest szybki sposób na oczyszczenie? Jakie są sposoby na otworzenie trzeciego oka? Kochani, trzecie oko otworzy Wam się samo, wtedy, kiedy będzie miało Wam się otworzyć. Nie jesteście w stanie przyspieszyć tego procesu. Wy musicie być gotowi na otwarcie trzeciego oka. Możecie przygotować swój organizm poprzez oczyszczanie szyszynki. A jak oczyścić szyszynkę, to tutaj nawet chyba nie muszę Wam mówić, bo jak sobie wpiszecie w internecie, jak oczyścić szyszynkę, to wyskoczą Wam miliony materiałów. A czekajcie, bo tam jeszcze było jedno pytanie. A, teraz mi zapomniałam. Kochani, no jak przeprowadzić swoich bliskich? No, kochani, nie jesteście w stanie przeforsować niczego na duszy. Dlatego powiedziałam Wam dzisiaj, że każda dusza podjęła już decyzję, tak? Więc ona może czekać na jakiś impuls jeszcze, który nadejdzie. I ona się może jeszcze obudzić w tym roku albo w przyszłym, ale niekoniecznie, że to Wy będziecie coś mówili do niej. Może ona czeka, nie wiem, że będzie szła ulicą, spotka nieznajomego i nieznajomy, nie wiem, będzie miał akurat taką energię, taką aurę, że on wchodząc, ta osoba w tą aurę, po prostu jej się coś pootwiera. To nie wiecie, jaki jest plan duszy i jaki jest ustalony impuls do przebudzenia. Nikt tego nie wie. A czy zaprzestanie niewoli w postaci pracy będzie przez 2-3 lata czy dłużej? Ja w ogóle nie rozumiem tego pytania, kochana. Aha, dobra, kochani, bo ja chyba jeszcze jednej rzeczy Wam w ogóle nie wytłumaczyłam. Jak wiecie, cykl trwa 26 tysięcy lat, tak? W połowie cyklu jest dana szansa. I tutaj mieliśmy taką szansę Lemuria Atlantyda 12,5-13 tysięcy lat temu. Oni tej szansy nie wykorzystali. Wiemy dobrze, co się z nimi stało. I teraz, kochani, my 22 lutego 2022 roku zaczynamy całkowicie nowy cykl. Czyli wchodzimy kompletnie w nowy cykl 26 tysięcy lat. Więc tego dnia jakby zaczyna się nowa złota era. Aha, czekajcie, bo ja tutaj mam. Jestem u góry, a tutaj mam już 60 nowych komentarzy. Czy wy nie widzicie, co się dzieje z pogodą? To jest wszystko związane z oczyszczaniem. Zobaczcie, jakie tutaj nam teraz przyjdą śniegi. A wiecie, dlaczego nam przyjdą teraz śniegi? Dlatego, żeby gleba się oczyściła. Bo po latach, kiedy nie ma śniegu, mamy takie susze glebowe potem. Więc nam jest tak naprawdę w zimie potrzebny ten śnieg, żeby ta gleba się oczyściła, żeby ta woda przefiltrowała tą glebę. Zwłaszcza, kochani, woda jest teraz bardzo nam potrzebna, ponieważ woda zmieniła jakiś czas temu wibrację na wyższą.
Tak, kochanie, kochani, z podczepami, to tutaj, tak jak mówiłam, wyślę Wam tutaj numery i do Mariusza Frasza, i do Henryka, jakby ktoś chciał. Henryk działa troszkę inaczej, on rozświetla swoim światłem, więc on się tam pozbywa tego szybko, on nie wchodzi tam w skąd to przyszło, co tu działo. Także on jakby robi takie stricte oczyszczanie, może Wam powiedzieć, jakie macie kolory aury, ewentualnie jakie tam macie umiejętności, które za tymi kolorami idą. Natomiast tutaj Mariusz Frafon już bardziej tak jest Wam w stanie powiedzieć, co tam Wam w duszy gra, co tam sobie zaplanowała, coś tam możecie sobie zerknąć na tyle, na ile dusza Wam pozwoli i na tyle, na ile jemu pokaże. Kochani, wzniesienie kundalini to jest taki temat, na który ja Wam odpowiem jednym zdaniem. Ci, którzy w pełni obudzili kundalini, ulegli samozapłonowi. Kropka. Marcin się tu pyta, jakie jest moje zdanie na temat opiekunów, że tutaj wszystkie są modliszkami. Nie, nie, Marcin, ja nie wiem skąd wy czasami bierzecie takie informacje. Każdy z nas ma opiekunów, niektórzy mają kilku. Ostatnio napisała do mnie pewna dziewczyna, która ma 11 istot, które stoją przy niej, i to są istoty bardzo wysokowibracyjne. One po prostu jej pilnują, bo ona tutaj ma coś ważnego zrobić. Więc to nie jest tak, że opiekunowie to są modliszki. Natomiast ja Wam zawsze mówię, że jeżeli Wy nie widzicie, nie potraficie dobrze odczuć energii, to żeby kontaktować się bezpośrednio ze Stwórcą i on wtedy, jakby Wasz opiekun usłyszy, o co Wam chodzi. Więc jakby Stwórca wtedy, że tak powiem, porozkłada zadaniach po tych, co trzeba, żeby tam się nic ciemnego nie wkradło. Tak, kochani, wulkany wybuchają, dlatego. O, przepraszam Was. Nie piszcie teraz do mnie prywatnie, bo będzie mi tu pikać. Kochani, wulkany wybuchają i jest to spowodowane tym, że w związku z wybuchami na Słońcu, na koronie Słońca, bardzo, bardzo drastycznie jakby zmienia się pole magnetyczne Ziemi w pewnym momencie. Jest taki ucisk, takie parcie na pole magnetyczne Ziemi. Ono się na jakiś czas zmienia i to powoduje wzmożone ruchy magmy pod powierzchnią Ziemi. Co zaś jest przyczyną wybuchu wulkanów? Co sądzę o czwartej gęstości? Kochani, czwarta gęstość, w ogóle czwarty wymiar świadomości to jest wymiar miłości tylko i wyłącznie. I astral, który do tej pory był czwartą gęstością i tak był pojmowany, uważany, on teraz wraca do swojej poprzedniej formy, czyli do bycia emocją miłości, uczuciem miłości, wibracją miłości tylko i wyłącznie. Niczym innym to nie będzie. Więc my, przechodząc przez czwarty poziom świadomości, będziemy musieli nauczyć się tej miłości do siebie i innych, aby być w stanie iść dalej. Jak będzie wyglądało przekształcanie się ciała? Kochani, to będą procesy w naszej strukturze DNA i w naszej strukturze komórkowej, które będą tak jakby troszeczkę rozrzedzały nasze struktury. Natomiast to nie będzie tak, że my zmienimy się z wyglądu. My po prostu się oczyścimy. Dlatego, że my przechodzimy dalej w ludzkiej postaci do tego piątego wymiaru świadomości. Kochani, o dzieciach już mówiłam. Ja widzę, że niektórzy chyba dołączyli później, przed tym jak jeszcze powiedziałam niektóre rzeczy. A kochani, wiecie, że już gadam godzinę 20? A ja nawet nie skapłam się nawet, że to już tak szybko idzie, bo ja tak gadam właśnie dużo. Tutaj widzę, że się rozpisaliście o panu Henryku. Pan Henryk
Pan Henryk, on robi wszystko przez telefon, więc nie trzeba do niego jechać. Także tutaj bez obawy. Kochani, jakie jeszcze macie pytania? Tylko takie bym prosiła sensowne, bo bardzo dużo rzeczy jakby już zostało powiedziane w poprzednich filmikach i można sobie je znaleźć na YouTubie i przesłuchać, czy w książkach jest to opisane. My się, kochani, musimy bardzo mocno skupić w tym roku na kreacji też. Bardzo mocno musimy kreować i nie popadać w tą propagandę dookoła nas, która jest, tylko po prostu jakby kreować swoje, tak, z przestrzeni serca. Ja po prostu w tej książce Nowa Era Światła w Trójce pokazałam Wam, jak będzie wyglądała przyszłość, żebyście wiedzieli, co kreować, dlatego że my, nie wiedząc, co kreować, po prostu troszeczkę byśmy błądzili. Nie wiedzielibyśmy, na ile my możemy sobie pozwolić w tych swoich marzeniach. Teraz już wiecie, na ile możecie sobie pozwolić, także po prostu kreujcie. Pierścienie tensorowe, czy naprawdę działają? Tak, kochani. Pierścienie tensorowe, tak samo jak orgonity, tak samo jak kryształy, są przedmiotami, które mają swoją energię i częstotliwość wibracji. Każda częstotliwość wibracji działa na ciało fizyczne w inny sposób. I tak jak na przykład, powiedzmy, kryształy górskie mają częstotliwość i energię, która jakby pomaga i wzmacnia nasze umiejętności. Tak samo jak turmalin ma energię chroniącą nas przed innymi energiami, które mogłyby nam zaszkodzić, tak samo pierścienie tensorowe są różnego rodzaju, ponieważ mają różne częstotliwości, w zależności od tego, co by się stało. Przepraszam, przepraszam Was. Dobra, widzę, że to dopytujecie o Mariusza, zaraz opowiem. Tak jakby mają częstotliwości, które pomagają nam w niektórych jakby rzeczach tutaj w ciele fizycznym czy w naszym ciele energetycznym. Ich wibracje, częstotliwości po prostu wspomagają nas w procesach. Ja na przykład mam pierścień, który zrobiłam na zamówienie. Bardzo się postarałam, żeby dostać po prostu z góry i z przestrzeni informacje, jakie parametry ma mieć ten pierścień. I kochani, przechodzi się przez ten pierścień i on swoją wysoką wibracją odczepia wszystkie podczepienia, odblokowywuje czakry, ponieważ ma taką wielką moc w tafli. I ja to sprawdzałam, to było testowane na setkach osób już na tą chwilę. I to będzie pierścień, przez który każdy z Was przejdzie, jak będzie wchodził do mnie na warsztaty. Więc jakby tutaj oczyszczenie będzie wchodziło w skład warsztatów, tak jak mówiłam już na początku, a potem już w medytacjach, w procesach i w innych oczyszczeniach będziemy sobie robili już inne pola oczyszczali. Już nie to, co gdzieś tam tutaj jest na powierzchni, co najbardziej nam dolega, tylko już będziemy i programy, i emocje, i zależności karmiczne na tych warsztatach, gdzie będzie Dorotka. Więc no tutaj różne rzeczy się będą działy. Kochani, jeśli chodzi o Mariusza, no w naszym planie duszy z Mariuszem było rozpisane, że my po prostu do pewnego momentu będziemy jakby współpracować, będziemy się prowadzić razem. Ja od samego początku na niektóre rzeczy patrzyłam troszkę inaczej niż Mariusz. Zresztą to było widoczne na warsztatach. My zawsze nawet mówiliśmy, że Ania uważa inaczej, ale ja Wam teraz powiem tak. Więc każdy z nas miał okazję, na tych warsztatach wspólnych, miał okazję wypowiedzieć, co on sądzi. Nie było tutaj żadnego oceniania. Każdy z nas miał prawo, z kim co zrezonowało, to sobie wziął. Natomiast, no nie ukrywajmy, kochani, Mariusz jest już na tyle znaną osobą, już tak dobrze go znacie, że jakby no my nie potrzebujemy teraz jeździć na warsztaty wspólnie. Po prostu on sobie jeździ na warsztaty sam, pilnuje Was sam. I jakby my nie musimy już współpracować ze sobą biznesowo, bo tutaj o to chodzi, że my po prostu już biznesowo nie będziemy razem robić live'ów i warsztatów, bo każdy jakby robi swoje, tak? I poszedł tutaj swoją własną drogą, swoim własnym programem, który chce robić. Także tutaj o to chodzi, tak? Nie ma tutaj żadnych jakichś innych
dziwnych rzeczy, że ja się nie odzywam do Mariusza, że my się pokłóciliśmy czy coś. Nie. Nie. Po prostu każdy z nas w pewnym momencie poszedł inną drogą i jakby to jest normalne. Ja się już do tego przyzwyczaiłam, kochani. Dlatego, że bardzo dużo osób w moim życiu, słuchajcie, były takie na przykład epizody, że ktoś się pojawiał w moim życiu dosłownie na 3 dni. Po to, żebym ja z nim porozmawiała, po to, żeby on przekazał mi jakieś tam pewne informacje, żebym ja się czegoś nauczyła i potem jakby go nie było już. Już nie pisał do mnie, nie rozmawialiśmy i nagle na przykład po 1,5 roku się odzywa, co tam u mnie słychać. I znowu po to, żeby powiedzieć mi parę zdań i tyle. Kochani, niektórzy pojawiają się w naszym życiu na chwilę, niektórzy pojawiają się na dłuższy okres czasu, ale to jest wszystko, oni się pojawiają wtedy, kiedy są nam potrzebni do czegoś. W momencie, kiedy nie są już potrzebni, tak jak ja nie potrzebuję już aż tak bardzo pomocy Mariusza, bo już jakby staram się bardziej sama, tak on już to coraz bardziej się rozwija, więc nie potrzebuje też jakby mojej pomocy. I jakby, no, skoro nie możemy sobie już tutaj bardziej pomóc w tej biznesowej, jakby współpracy, więc każdy poszedł swoją drogą, tak? Żebyśmy mogli się dalej rozwijać. Bo to też o to chodzi, no, musimy spotykać nowych ludzi, żeby móc dalej się rozwijać. Tak, pierścienie, kochani, u Grzesia. To też tam nawet w książce w Trójce macie do niego namiary na stronę chyba. Tam powinien być w tym artykule na końcu książki. Dobra, kochani, chyba będziemy zaraz kończyć, bo już tak 1,5 godzinki tutaj gadam. Zaschło mi w gardle, bo w ogóle nie piję tej herbaty, którą sobie zrobiłam. I jeszcze, kochani, tak na koniec. Tam jeszcze, jakby ktoś był chętny, to jeszcze mi zostało trochę miejsc na warsztaty w Katowicach na 6 marca. I dosłownie kilka miejsc do Krakowa na 27 marca też. I jeszcze mam parę miejsc na to z Dorotką, ten drugi dzień, który musiałyśmy zrobić na 23 kwietnia. A jak tylko się dowiem, co tam z tą Sobótką, to dam Wam też znać. I to będzie na razie ostatni warsztat, który będę zapowiadała. I potem dopiero kolejne. Myślę, że pod koniec kwietnia będę gdzieś tam zapowiadać, że będą i będę zbierać wtedy zapisy. Ha, piszczy w ambuszach? Tak? No to dobrze. To nic, tylko się cieszyć. To jest, kochani, to jest jeden z objawów wzniesienia się i transformacji ciała. Także totalnie się tym nie przejmujcie. Spróbuj to zaakceptować i zobaczysz, że będzie wtedy mniej uciążliwe to dla ciebie. No, w Częstochowie właśnie, jeszcze nam tam parę miejsc zostało, dosłownie kilka. No, no już wiecie, o co chodzi z tym piszczeniem. Dobra, kochani, no mam nadzieję, że powiedziałam Wam już dzisiaj wszystko. No, na pewno nie wszystko, bo to się tak nie da. Na pewno będę robiła też wywiad u Zigiego, więc tam też może jak tak, bo nie ukrywam, ja się naprawdę bardzo mocno rozpraszałam, jak Wy tutaj pisaliście. Bo to tak mam ustawione, może następnym razem po prostu ustawię sobie na cały ekran, żebym widziała tylko siebie, bo tak to widzę trochę siebie, tu mi przeskakuje cały czas, jak kątem oka patrzę i bardzo mocno się rozpraszałam. Więc może jak będzie wywiad u Zigiego, tam też jeszcze powtórzę te rzeczy, może coś mi dzisiaj umknęło, to będziecie mogli sobie tamto jeszcze dooglądać. Ja ten filmik tutaj zostawię, więc będzie można go sobie jeszcze obejrzeć. I tak jak mówię, napiszę Wam pod filmikiem tu jeszcze raz te numery telefonów, o które prosiliście. No i nic, kochani, jesteśmy w kontakcie. Ja mam nadzieję, że uda mi się teraz troszkę częściej robić te live'y. Natomiast to też nie jest tak, że jest aż tak dużo zmian, które jakby wymagają tego, żeby co chwilę te live'y robić. I myślę, że to, co powiedziałam dzisiaj, jest takie naprawdę ważne na te kolejne 2 miesiące, żebyśmy się na sobie skupili i żebyśmy pilnowali tego swojego światła, żebyśmy weszli w tą miłość do siebie, żebyśmy pokochali siebie tak naprawdę. Najpierw musimy, kochani, pokochać siebie, żebyśmy mogli kochać cokolwiek innego dookoła. I pamiętajcie, że w momencie, kiedy schodzą te wysokie energie,
żeby pić dużo wody i starajcie się jednak nie zjadać innych istot, bo no, to wam będzie blokowało bardzo transformację. Także nawet jeżeli nie chcecie na całkowicie zrezygnować, bo tutaj nikt nikogo do niczego nie zmusza, to jest wasza wolna wola, no tak, no postarajcie się, szczególnie kiedy przychodzą te fale światła, nie zanieczyszczać dodatkowo organizmu energiami niskich wibracji, strachu, stresu, śmierci i tak dalej, i bólu. Dobra, kochani, ja Wam dziękuję bardzo i tutaj jeszcze odpowiadając na pytanie, tak, dzieci też zaczną się budzić, kochani. Także słuchajcie, co dzieci będą miały Wam do powiedzenia, a będą miały Wam do powiedzenia bardzo dużo. To nic, kochani, ja się z Wami żegnam, bardzo Wam dziękuję. Było nas tutaj dzisiaj 1,5 tysiąca prawie w pewnym momencie, także bardzo się cieszę. Jak będą kolejne live'y, to będę Wam dawała znać. Na pewno parę dni wcześniej, że planuję, więc będziecie sobie mogli zorganizować czas, żeby dołączyć do spotkania. Jeżeli będę miała czas i siłę, to przejrzę sobie te Wasze komentarze i na niektóre poodpowiadam. Natomiast na pewno nie na wszystkie, bo widzę, że ich tutaj było tyle, że ho, ho. Więc pewnie jak zamknę live'a i zerknę sobie, ile jest komentarzy pod tym postem, filmik się zrobi jako post, to tutaj nam wyjdzie pewnie spokojnie z 2000. Także dziękuję Wam, kochani, że dzisiaj byliście ze mną, mimo tego, że ja dzisiaj w takiej średniej kondycji, co myślę było chyba widać troszkę na pewno. No i co? No i widzimy się niebawem znowu. Tak jak mówię, zapraszam na warsztaty. Jak ktoś jeszcze trójki nie czytał, to też zapraszam oczywiście. Jeżeli ktoś ma ochotę się dowiedzieć, co tam ta przyszłość nam przyniesie. No i widzimy się. Ja Wam życzę, kochani, żeby ta szósta fala światła przyniosła Wam cudowne przemiany. Przemiany energetyczne, przemiany w ciele, żeby przyniosła Wam przemiany w Waszej świadomości. Żebyście mogli dzięki tym przemianom jakby bardziej połączyć się ze swoją jaźnią, ze swoją duszą. Żeby przepływ energii od źródła był jeszcze większy, żeby wasza moc kreacji w was się wzmocniła, żebyście uwierzyli w siebie. Tego wam najbardziej życzę, kochani, żebyście w końcu uwierzyli w siebie i w to, jaką macie w sobie moc. Bo wy dalej nie wierzycie, mimo że ja wam to mówię już od 2 lat. Także musicie uwierzyć, kochani, że jesteście stwórcą. Każdy z was jest stwórcą, tak naprawdę. Gdyby wziąć pod uwagę to, że to stwórca się podzielił, to każdy z was jest stwórcą. Więc użyjcie tej mocy kreacji, którą ma stwórca, bo ona jest z was. Kocham was, kochani. Buziaki. I do zobaczenia na warsztatach i do usłyszenia niebawem tutaj.